Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie września. Wybaczcie, że wyglądam dokładnie tak samo jak na poprzednim filmie, ale po prostu nagrywam te filmy dwa razy z rzędu, a myślę, że nie ma sensu udawać, że to się nie dzieje i po prostu przebierać się specjalnie do nagrania, więc myślę, że jakoś ten fakt wszyscy przeżyjemy. Jeżeli chodzi o wrzesień, to wcale nie był on taki super, jak myślałam, że będzie, ale powiedzmy, że usprawiedliwiam się tym, że nadal byłam na tym etapie rozpoczynania nowej pracy, był to pierwszy miesiąc dla mnie w nowej pracy, więc ten stres cały czas był obecny i znowu musiałam się przyzwyczaić do takiego trybu życia, bo już dawno nie pracowałam w takiej typowej pracy biurowej od 9 do 17, więc też musiałam się z tym ogarnąć, także ostatni raz używam tej wymówki. Mam nadzieję, że w październiku już nie będę musiała sięgać właśnie po taką wymówkę, tylko po prostu to czytanie będzie mi szło lepiej. A jak nie, to też dobrze. Nie będę się zmuszać do czytania, jeżeli nie będę miała na to ochoty. Ale wracając do września, to przeczytałam 4 książki. Dwie z nich w postaci e-booka na Legimi, a dwie mam w wersji papierowej, także zapraszam do oglądania. Może zacznę od tych książek papierowych. I pierwsza z nich to coś, co mogliście widzieć już w osobnej recenzji, a jest to Ameryka, dom podzielony Andrzeja Kochuta. I może tutaj od razu odeślę Was właśnie do tej recenzji, bo tam wydaje mi się, że wyczerpuje temat. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to pewnie gdzieś teraz nad moją głową pojawia się link. Natomiast tutaj tak szybko, skrótowo opowiem tylko o tym, że jest to, uważam, bardzo dobry reportaż. Reportaż, który wyszedł w nowym wydawnictwie Szczeliny, a w zasadzie w imprincie wydawnictwa otwartego. Jest to imprint, który ma się zajmować właśnie literaturą faktu. No i Ameryka, dom podzielony była jedną z dwóch pierwszych książek, które tam zostały wydane. I muszę przyznać, że jest to naprawdę bardzo dobry początek, taki bardzo solidny początek, bo to jest taka książka, która bardzo tak w pigułce przedstawia nam to, co dzieje się obecnie w Stanach Zjednoczonych i to, czym w zasadzie te Stany Zjednoczone są. Także jeżeli interesuje Was sytuacja społeczno-polityczna w innych krajach niż w Polsce i chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat na przykład właśnie Ameryki, ale z drugiej strony na przykład trochę się obawiacie, że takie tematy polityczne będą właśnie bardzo skomplikowane, to wydaje mi się, że to będzie świetna książka dla takich osób, ponieważ tutaj wszystko wytłumaczone jest w taki naprawdę prosty, przystępny sposób. Nie jest to może jakoś bardzo szczegółowa i dogłębna analiza, także dla osób, które siedzą w temacie mocno, może to być lekkie rozczarowanie, natomiast dla osób, które chciałyby właśnie swoją przygodę z takimi książkami rozpocząć, będzie to chyba idealna propozycja, bo naprawdę jest to szalenie przystępny reportaż i bardzo dobrze pokazujący te najważniejsze problemy, z którymi borykają się Stany Zjednoczone, a tych problemów jest bardzo dużo i wydaje mi się, że może czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo i jak o wiele lepiej pod niektórymi względami mamy na przykład w Polsce, biorąc pod uwagę choćby powszechny dostęp do edukacji, czy do opieki zdrowotnej, czy nawet coś takiego jak urlop macierzyński, który w Stanach praktycznie nie występuje. No, jest to na pewno bardzo ciekawa pozycja i właśnie, tak jak wspomniałam, tak w pigułce przedstawiająca te bolączki współczesnych Stanów Zjednoczonych, to jest bardzo współczesna książka, bo skupia się na ostatnich, nie wiem, 5-7 latach mniej więcej, a kończy się wybuchem wojny w Ukrainie, także jest też bardzo aktualna i myślę, że nie będę tutaj się już więcej rozwodzić, bo tak jak mówię, jest osobny film. Od siebie na pewno polecam, ale dla osób, które gdzieś tam są początkujące w tym temacie, a nie dla tych bardziej zaawansowanych. I druga książka, którą udało mi się przeczytać, to jest coś, o czym jeszcze nie wspominałam, bo w zasadzie przeczytałam ją tak rzutem na taśmę, a właściwie gdybym miała być tak zupełnie szczera, to kończyłam ją jeszcze na samym początku października. I jest to książka Malibu płonie Taylor Jenkins Reid, autorki bestsellerowych 7 mężów Evelyn Hugo i Daisy Jones and the Six. I jeżeli chodzi o tę pierwszą książkę, to ja naprawdę bardzo, bardzo ją lubiłam, bardzo mi się podobała. Natomiast Daisy Jones nie zrobiła na mnie już aż takiego wrażenia, raczej była to dla mnie przeciętna lektura. I byłam bardzo ciekawa tego, jak w tym całym moim takim prywatnym rankingu uplasuje się właśnie Malibu Płonie. Czy sprawi, że pokocham tę autorkę, czy raczej będą to dla mnie takie przeciętne książki. No i niestety raczej jest to dla mnie przeciętna pisarka. To znaczy, to też nie jest zła książka, ale też nie była tym, czym myślałam, że będzie, ponieważ po pierwsze w ogóle ta autorka ma taką, już to też mówiłam w TBR-ze na wrzesień, wybrała sobie taki temat do swoich książek, gdzie jej bohaterowie to są celebryci, osoby z różnych względów sławne i tak jak w 7 mężach Evelyn Hugo mieliśmy gwiazdę kina tam lat 50. i 60., w Daisy Jones mieliśmy słynny zespół lat 70., a tutaj mamy historię sławnego właściwie mężczyzny piosenkarza, który porzucił swoją żonę i dzieci i to jest tak naprawdę historia o tych dzieciach, kiedy one są już dorosłe i też mają swoje kariery. Główna bohaterka Nina jest znaną modelką. Jeden z jej braci jest surferem, drugi fotografem, a najmłodsza z rodzeństwa Kit również właśnie planuje swoją karierę jako surferka, bo też bardzo dobrze jej w tym idzie. To jest taka historia właśnie bardzo letnia, bo jednak ten klimat taki surferski, trochę hawajski gdzieś tam czuć. I to Malibu rzeczywiście jest bardzo fajnie przedstawione. Natomiast to, z czym ja miałam ten problem sięgając po tę książkę, to jest to, że ona trochę próbuje być czymś więcej niż rzeczywiście jest.
bo próbuję poruszać takie bardzo ważne wątki, jak właśnie to, jak porzucenie przez słownego ojca, który jest idolem wielu ludzi na całym świecie, wpływa na życie tej rodziny, co tam się później z nimi dzieje, jak toczy się dalsze życie tego rodzeństwa i jak później oni sobie radzą w dorosłym życiu. Natomiast nie ma tutaj żadnej takiej psychologii charakterów. Tak naprawdę w zasadzie nie wiemy, jak to wydarzenie i jeszcze jedno traumatyczne wydarzenie z ich dzieciństwa wpłynęło na ich późniejsze życie, bo właśnie te portrety psychologiczne nie są w żaden sposób nakreślone, pogłębione i tego mi trochę zabrakło, bo z jednej strony to jest taka książka, która obiecuje, że będzie o takich trudnych relacjach i o radzeniu sobie w życiu, a z drugiej strony tak naprawdę wcale tym nie jest. Jest taką raczej prostą historią, no właśnie sławnych ludzi imprezujących w Malibu, bo główną częścią tej książki jest właśnie to, że Nina w swoim domu w Malibu organizuje takie doroczne, wielkie imprezy. No i właśnie w trakcie tej imprezy rozgrywa się główna część tej książki, mamy też przeskoki do przeszłości, także jest tutaj trochę retrospekcji, no ale niestety ten najważniejszy wątek, który wydaje mi się, że miał w tej książce być, został według mnie potraktowany bardzo powierzchownie. No i to nie do końca mi się podobało. Uważam, że ta książka jest po prostu fajną, dobrą rozrywką, taką naprawdę z klimatem morza, fal i surfingu w tle. Natomiast nie jest to książka poruszająca i rozwijająca poważne problemy i niestety nie jest to jakaś bardzo głęboka historia. Ode mnie 3 gwiazdki na 5, ale właśnie raczej w kategorii takich przyjemnych, może nie aż tak bezrefleksyjnych czytadeł, ale nic więcej, nic poza tym. I kolejna książka, którą udało mi się przeczytać z Nelegimi, to są Akty desperacji. To jest książka irlandzkiej pisarki, która była bardzo popularna na Bookstagramie przez pewien czas. Widziałam mnóstwo świetnych recenzji tej książki. Wiele osób naprawdę tę książkę zachwalało i byłam bardzo ciekawa, bo to jest taka książka i taka literatura, która myślałam, że ma szansę, dużą szansę do mnie trafić. To jest historia, która opowiada o dwójce młodych ludzi, taka coming of age, znowu historia. Ludzie, którzy zmagają się z wieloma problemami, z wieloma różnymi traumami, z takimi początkami uzależnienia na przykład od alkoholu czy od papierosów, którzy tworzą toksyczny związek i ten związek jest bardzo toksyczny i my to widzimy od w zasadzie pierwszych stron. I to wszystko jest naprawdę dobrze zrobione, wszystko tutaj gra, natomiast ja miałam taki problem z tą książką, że mam wrażenie, że wszystkie irlandzkie książki są o tym samym. I ja już po prostu nie mam ochoty na kolejną Sally Rooney, bo to jest bardzo książka w stylu Sally Rooney, więc jeżeli podoba Wam się to, co pisze Sally Rooney, no to pewnie ta książka też Wam się spodoba, no chyba, że będziecie mieć taki zgrzyt jak ja, że to jest jednak już za dużo tego powielania tego samego tematu. Rooney pisze trochę inaczej pod tym względem, że ona przemyca jakieś takie bardzo filozoficzne treści, takie światopoglądowe. Tutaj tego nie ma. Nie ma takiego epatowania właśnie światopoglądem bohaterów, czy też autorki. Natomiast rzeczywiście ta pierwsza fabularna warstwa jest dokładnie o tym samym, co już czytaliśmy tyle razy. No i trochę już po prostu nie mam na to ochoty. Już sięgając po książki irlandzkich pisarzy, już trochę nie chcę czytać właśnie kolejnej Sally Rooney. Chciałabym czegoś nowego, czegoś świeżego i tego powiewu świeżości mi tutaj zabrakło, ale podkreślam, nie uważam, że to jest zła książka. I to jest debiut w ogóle i myślę, że jak na debiut jest naprawdę bardzo dobra, natomiast jest po prostu już w tym momencie bardzo wtórna. I ostatnia książka, którą przeczytałam w ubiegłym miesiącu, to coś z kompletnie innej beczki, totalna rozrywka. I była to książka, która jest bardzo popularna na TikToku, na Bookstagramie, Love Hypothesis. I to jest książka, która opowiada o doktorantce, Olive, która chce, żeby jej najbliższa przyjaciółka zaczęła spotykać się z jej byłym chłopakiem, ale ta jej przyjaciółka jakby nie wierzy w to, że to jej nie zrani i ona nie chce tego robić, mimo tego, że ten chłopak jej się bardzo podoba, jest tam w nim być może nawet zakochana. No i właśnie, żeby dać tej przyjaciółce do zrozumienia, że naprawdę ona już nic do niego nie czuje, to postanawia udawać związek. I pech chciał, że akurat przypadkiem wychodzi tak, że ten związek zaczyna udawać ze znienawidzonym wykładowcą na tej uczelni, Adamem. Tak więc jest to książka z tropem fake dating. Jeżeli lubicie takie tropy, no to właśnie tutaj go znajdziecie. To jest w ogóle historia, która powiela absolutnie każdy możliwy schemat znany z romansów. To jest po prostu jedna wielka klisza. To znaczy mamy nieprzystępnego mężczyznę, który jest oczywiście szalenie przystojny, szalenie inteligentny i w ogóle ideał, ale jednocześnie nikt go nie lubi. Ale nikt go nie lubi, bo on ma taki charakter, ale ten charakter ma z jakiegoś tam powodu. Także no, jest to bardzo takie schematyczne. Naprawdę mnóstwo tutaj takich przykładów można by było podać. Ja już też aż tak szczegółowo tej książki nie pamiętam, bo to nie jest coś, co zostaje w głowie na długo. Natomiast w momencie czytania była to dla mnie naprawdę fantastyczna rozrywka. I sam fakt, że jakby tło tej historii to jest uczelnia i pisanie doktoratu i po prostu kwestie naukowe, bo nasza główna bohaterka Olive studiuje już, po prostu robi doktorat na Wydziale Biologii, chce prowadzić badania nad rakiem trzustki. Także to też było dla mnie takim fajnym, ciekawym smaczkiem. No i w zasadzie nie mam co więcej tutaj mówić. No to jest książka bardzo przewidywalna. Od samego początku oczywiście wiadomo, co się wydarzy. Powiela wszystkie schematy znane z tego typu książek, ale jednak urzekła mnie w jakiś sposób. Czytało mi się ją naprawdę bardzo dobrze. Być może trafiłam na dobry moment, może akurat takiej książki potrzebowałam, ale naprawdę świetnie się przy niej bawiłam i nawet momentami tam się zaśmiałam gdzieś pod nosem z dialogów między bohaterami. Także ja polecam. Myślę, że to jest naprawdę fajna książka.
książka, jeżeli lubicie tego typu klimaty, albo jeżeli potrzebujecie właśnie czegoś takiego mocno rozluźniającego, zupełnie niewymagającego, a jednocześnie czegoś, co Was wciągnie na jakiś czas i pozwoli zapomnieć o otaczającym świecie, no to ja właśnie tę książkę bardzo polecam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki, które udało mi się przeczytać we wrześniu. Koniecznie dajcie znać, co Wy przeczytaliście, czy były wśród tych książek jakieś perełki, które chcielibyście bardzo, bardzo gorąco polecić. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!